zarząd. Pracowałem za członków zarządu. Widzieliśmy, co było. Na przykład, taka deklaracja w tym momencie jest bardzo istotna, dlatego że ja, przygotowując się na, tak naprawdę na członka zarządu, patrzyłem, jakie tam zakresy by mi być może odpowiadały, oczywiście, jeżeli by dane mnie wybrało. Przecież jest kara, a nie nagroda. To wiem, jaki jest zakres pracy poszczególnych członków zarządu i wiem, co oni by mi robić. I prezes, jakby to nieśmiesznie brzmiało, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ma najmniej. Ale problem jest w tym, że on pilnuje swoim nazwiskiem. I to jest kłopot dla wszystkich, dla mnie zresztą też. No, brak pracy członków zarządu. Więc ja bym chciał oczywiście, tak jak tutaj pan chyba zasygnalizował, bardziej zmobilizować tych członków zarządu do rzeczywistej pracy, ale żeby było jasne, do rzeczywistej pracy nie jakoś jakiejś heroicznej, tylko zgodnej ze statutem. Tam jest to kolegi Adama, będzie przytyk, przepraszam, dzisiaj dzień przytyków. Te zadania tam są jasno określone, bo na ostatnim protokole, zebrania zarządu było, że do zarządu tak, ale z jasno określonymi, określonym podziałem obowiązków. Wydaje mi się, ja jestem oczywiście z zewnątrz, więc nie wiem, jak to u was wyglądało, ale wydaje mi się, że tam jest jasno określone, kto za co powinien odpowiadać. I chciałbym jeszcze raz zaapelować do przyszłych członków zarządu, żeby świadomie kandydowali do zarządu. Moment, rzucę okiem tylko. I to wszystko.